Siemanko, ja jestem Dexi i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy z moim bratem, także przywitaj się. Siemka, witam was na kanale Dexiego. Dokładnie, no i dzisiaj zrobimy sobie taki challenge. Przegrasz z bratem, równa się kupujesz najładniejszego skina w grze, ponieważ generalnie nie chcę go zbytnio kupywać, ponieważ chciałbym sobie zatrzymać gemy na coś innego, ale jeżeli przegram, to kupimy sobie właśnie tego skina Piper Amor z okazji walentynek, ponieważ kiedy to nagrywam, to właśnie są walentynki. Także, no ogólnie na samym wstępie chciałem was prosić o stawienie suba oraz łapeczki w górę i ogólnie zachęcam was do wsparcia mojego kanału, ponieważ jeśli to zrobicie i napiszecie w komentarzu swój tag, tutaj macie tag, twój ID, no to po prostu dodam wspierającego do znajomych, ponieważ bonus właśnie wspierającego za 5 zł jest taki, że mogę go dodać do znajomych, także co, może jaką mapę byś chciał, Bluker? Daj, ja wybiorę. Dobra, ale nie mogę ci dać lidera, to zobacz, wybierz jakąś, którą byś chciał, dobra. Mój brat teraz przejął mój telefon. No dobra, to ja wybiorę sobie tutaj tą mapę Oko Cyklonu. Dobra, no to ja sobie zobaczę, jak ona wygląda i wybiorę sobie do niego zaraz zadymiarza. Dobra, to może wezmę sobie tutaj właśnie zaraz wam... Żuczaków. No, sporo, to właśnie ja wam pokażę, jak wam postać do niej wezmę, tylko najpierw muszę tą postać znaleźć, oczywiście. Oczywiście nie widzę, jaką postać ma Bluker. Czekajcie, no gdzie ona jest? A jestem ślepy, nie? To jest najgorsze, kiedy nie możesz znaleźć jakiejś postaci. Dobra, już wziąłem postać, mam do niej nawet skina, tylko teraz który jest Star Power? Chyba wydaje mi się, że ten. Także lecimy z gotowością, ogólnie nie gramy, także zabijamy najpierw wszystkie boty i tak dalej, tylko od razu lecimy z grubej rury i zobaczymy po prostu, komu lepiej pójdzie. Także ja już sobie tutaj... Wiesz, że widzowie już wiedzą, kto wygra. Czemu? No jak ktoś jest inteligentny, to wie, jak to wygra. Weź, mój brat tutaj zaczyna się chwalić tym, że jest dobry, a pewnie karma do niego wróci, wiesz co, może chodź bliżej mikrofonu. Pewnie jak zawsze karma do niego wróci i go rozwalę, ponieważ oczywiście ja jestem na bank lepszy. Jesteś profesjonalnym graczem. Widzę cię, powiem ci. Co tam, chłopie? Przegrasz to, bo jesteś słaby. No nie, on tutaj się fleksuje oczywiście swoim skinem Gold Mecha, bo... Ej, boginę. Po to go dobra, przecież kupiłem. No, oczywiście. Wiesz co, mów bliżej mikrofonu, chłopie. Dobra, nie wiem gdzie jesteś, ale na spokojnie cię zabiję. I dobra. Ale zbejtowałem cię. Serio nie wiedziałeś, że tu jest? W sensie, serio wiedziałeś, że tu jestem? Dobra, kurde, nie mam lagi. Chociaż nie, to był lekki tymczasowy lag. Tutaj mnie nie bejtuj, bo zaraz cię zabiję. I dobra, nie liczy się, stop, pauza, chłopie. Nie! Mówię, że przegrasz cały... Dobra, wszystko. czekaj. Daj mi, żeby się HP odrodziło. Dobra, czekaj, po HP! Okej. Okay. Także pierwsza gra, macie gdzieś teraz licznik 1-0 dla mojego brata, no i w sumie jaki... Jeszcze całą grę wygrałem, byłeś ostatni w ogóle, o dziwo. No tak, ale dobra, to teraz może jaki tryb? Może zagramy sobie 4 gierki w tym filmie, także może tu już była pierwsza... Może zagramy jakiś tryb. No to dobra, może hejścisko, co wy na to? Hejścisko, dobra. No dawaj. Lecimy hejścisko, teraz ja wybieram mapkę. No to ja ci powiem, że wezmę sobie mapę o nazwie Serwis, także... Aha, jesteśmy w tym samym teamie, to ja muszę zmienić stronę, okej. Okay. Tutaj już cię wywaliłem. No i dobra, to jest taka mapa, wiesz co? Tutaj najgorsze jest to, że te domy to są boty, no i właśnie to jest przykre, ponieważ nie wiemy, jakich oni zadymiarzy wezmą. Zależy właśnie. Ale ja sobie wezmę... To jest dość ryzykowne, ale w sumie zaryzykuję. Ja mega zaryzykowałem ze Star Powerem. Ja zaryzykowałem z samą postacią, ja ponieważ... Ja teraz chcę cię tak porobić Star Powerem, ale... Kurczę. Będzie ciężko. Dobra, czyli ty wziąłeś Dynamike'a. Ja wziąłem, no zaraz zobaczysz, bo chyba jeszcze nie widziałeś, bo nie spojrzałeś. Także dobra. O, wziąłeś beznadziejnego Star Powera, ponieważ nie wydaje mi się, żebyś umiał zbyt dobrze nim grać. Ja w ogóle nie umiem grać. No właśnie się mylisz, bo ja naprawdę ostatnio dużo ćwiczyłem granie Dynoskokiem. To zobaczymy, jak ci pójdzie. W każdym razie jak na razie gra jest wyrównana, ponieważ jest 0-0, jeżeli chodzi o save. Oj, ale lamie, dobra, słuchajcie, to nie jest mój film. Kurde, naprawdę nie chcę kupować tego skina. Oczywiście jak mój brat przegra, to on również kupi skina, prawda? No chyba nie. W sumie on nie bierze pod uwagę tego, że przegra, jest zbyt pewny siebie i to go zgubi, mówię wam. Mówię wam, że my go porobimy. Znaczy pewnie go nie porobimy, ale tak mówi, żeby... Żeby się pocieszać, ale no aktualnie nie idzie nam za dobrze, bo oni mają 100%, my mamy 71%. Także w sumie w tym filmie upokarzam się, a mój brat wręcz przeciwnie. Ale mam nadzieję, że jednak może uda nam się coś zdziałać. Dobra, zobaczcie.
puszczamy misiek, szybciej. Dobra, przegraliśmy. Dobra, to trochę dość sporo w sumie ci zada. Szczególnie, że teraz na blisko masz ze mną małe szanse, a ty jesteś dalej pewny siebie, myślisz, że mnie pokonasz. No i gdyby nie twoi przyjaciele, to byś mnie nie pokonał, ale pomogły ci. Overrandom, ty, wiecie co, jeszcze to nie jest wszystko stracone, ponieważ zobaczcie, oni mają, mamy w sumie przewagę, oni mają przewagę. Nie, ta Piper mnie zabiła. Dobrze, bocie. Ale dobra, wy macie taki bez sensu team. Piper no trochę na tą taki mapę. Dziwny. Błagam. Dobra, no trochę dziwny, ale ty teraz przegrałeś. Easy, dobra, dawaj, szybciej, troszkę ogniu. Nie, ta Piper mnie zabiła. Mnie bardzo cieszy i zobaczcie, 40 sekund do końca, także mamy jeszcze jakieś szanse, trzeba tutaj nie pozwolić mojemu bratu dojść do sejfu, także uwaga, randomy, skupcie się na moim bracie. Dobra, patrz. Easy pipe. Nie, jest, nie, dobra. Starpera. Udało się. Dawaj, bijaj, Roza. Ty patrzcie, wygramy to. Jak na razie jest 1-0 dla mojego brata, ale... A wiesz co, teraz robię? Nie, dlaczego? No, randomy, brońcie to. Dawajcie. Głupie randomy. W sensie głupie boty. Nie. Padnę. Proszę, padnij. Nie, dobra, GG to jest. Boże, dawaj, dawaj. Nie gadaj, że... Dawaj, kurde, gdybym miał misia załadowanego, ej no. Prawie wam powiem, łatwo, słuchajcie, z tobą, ale... tyle ci powiem. No nie, no nie wygrałeś się z jakąś mega sporą przewagą jednak, bo u ciebie było tam 20 coś procent, a u mnie 7, także to była dość wyrównana gra. Pamiętajcie, że wciąż mogę zremisować, jeżeli zremisuję, to nie kupuję skina. Może teraz ja wybiorę tryb 3x3 i ostatni to będzie znowu showdown, co ty na to? No dobra, to wybierz teraz jakiś trybik i potem zagramy sobie znowu showdown. Ja tutaj patrzę na twój telefon, co tutaj robisz. Albo może wybierzemy to. Możesz wybrać. To nie, też jest 3x3. Czemu mi zasłania? Tak to zobaczę. On mi zasłania telefon, żebym nie widział, co wybiera. Tak to zobaczę, więc to nie miało sensu. Ej, wybrałem tryb i mi go nie wybrało. Okej, okay, bardzo ciekawe. No, znowu, bo ja nie mam lidera. A no tak, dobra. Dobra, ty jesteś... Dobra. Przekładańca bierzemy. Okej. Okay. Myślę, że weźmiesz tą samą postać, co ja. Zobaczcie, kogo ja tutaj widziałem. Wydaje mi się, że jest to dość logiczna postać. Kto będzie lepszy. Uwaga i... Mortis, tak? Tak, ja też Mortis, ale no ja nie jestem zbyt pewny siebie, nie mówię, że wygram, ale wydaje mi się, że gram Mortisem lepiej. Oczywiście może to być, o, i już widzę według mnie, że gram lepiej. Nie no, żartuję, ale mi osobiście się wydaje, że... Ale gorszy team. Gorszy team, ale już faragujecie nas. Macie bula, a ja na bula nie jestem zbyt dobry. Dobra, na spokojnie, my na razie tutaj rozegramy to taktycznie, czyli nie będziemy... od razu podjeżdżać. No ale Boże, zobacz, co ta Piper robi. Dobra, nie jest taka zła. Okej, okay, dobrze. No patrz, ten ból u was robi, dobra. Ale my go zabiliśmy. Co mnie cieszy. Czyli jest 7-5 dla was, ale... kurde, dobra. Mój Frank zabije ją? Aj. Nie, ból zabije Franka. Kurde. Dobra. No nie, prawie bym Batsy wykorzystał. Zabije. Dobrze. Dobrze, moje się tak nie... randomy. Co? O co ci chodzi? Ja nie chcę kupować tego skina. Gra. O Jezu, zapomniałem, wiesz, że nie mam... Ja też nie chcę kupować tego skina. Wiem. Ale wiesz, że musisz wygrać to i showdowna. Wiem. Showdown będzie za dwa, dobra? Showdown nie. Za dwa robimy, żeby nie było remisu. Hop, dobra. Easy, z tobą. Nie! Głupia łatwo. Piper, dobra. Ej, te boty są za OP, według mnie, dobra. To powiem ci tak, że i tak cię porobię. Ach, kurde, no. Ty, ale ta Piper ma mega dużo gwiazdek, chłopie. No nie. Ona jest botem, patrz, więc... co się teraz dzieje. No, właśnie patrzę, jak... Kurde, no nie! Patrzę. Auto-aimem niechcąco źle poszedłem. Dobra. 20-30-23. No dobra, spróbujemy to jeszcze ugrać. Także lecimy szybko na tam ich posesję, można patrz, powiedzieć. On nie ma szans ze mną. Jesteś pewien? A jak ja mu pomogę? Jest! Dosięgnął cię. 32... No dobra. Dlaczego? Ej, ta Piper to nie jest bot, to jest jakiś ten... To jest jakiś probot, kurde. To jest masakra, bo naprawdę... Ja tak serio, ta Piper gra w miarę dobrze. Czemu ja podjechałem bula? Lol. Aj, no niestety, 37-30. Ale no w sumie już nie ma po co grać kolejnej gry. Także chyba możemy nawet jej nie grać. No, bo już i tak jest 3-0 dla mojego brata. No, gratulacje tutaj, spione zbiliśmy. No i co? A mówił, że karma wróci. Czekajcie, ja już sobie ją przetestuję. No jednak Piper pewność kupujesz? Ciebie się w tym przypadku nie zgubiła. Tak, kupuję Piper. Zrób kiedyś odcinek, że kupujesz cały sklep. Ona ma mega
Nie, zbankrutuję. Ktoś, no wiem, ale ktoś w ogóle nagrał odcinek. Tak, mam na imię, że kupił cały sklep. Tak, ale że jak w sklepie pojawiały się skiny, to że nie było skinów, bo goście miały na przykład wykupione prawie wszystkie. Nie, na pewno był taki film. W każdym razie to Piper nie jest taka zła, choć ale tak ona ma takie dziwne strzałki grube. Taki, Ja już dzisiaj tyle, nie wiem, jak ja grałem, wbijałem tego właśnie na 800, no ale nie wyszło. Mój brat wbijał dzisiaj po prostu bo i co chcesz powiedzieć, że dużo razy się spotykałeś właśnie z tym skinem? Jak była Piper, to w ogóle każdy nią już grał. No dobra, jest nawet ona okej, okay, nie dobra, narzekam. Dobra, co? Nie, no żartuję. Dobra, także kupujemy ją. Kupuję ją. Ona ma tego dziwnego irokeza, a on ma serduszko z niego, dobra. No bo to jest walentykowy skin. Wiem, ale taki fajny trochę, znaczy nie wiem, czy to można nazwać easter eggiem, ale taki spoko nawiązanie. Dobra, kupujemy, uwaga, kocham tą animację, ale no, niech będzie. Także zostawcie łapkę w górę za to, że wydałem te gemy. Jeszcze sobie pewnie kupię kiedy indziej pod tego podwajacza. I pewnie zbankrutuję w przyszłości. Ale co, to było już na tyle w tym filmie. No właśnie, czekajcie, jeszcze sobie ubierzmy tego skina. No i co, ja wam bardzo dziękuję za ten materiał. Bluker tutaj też wam podziękuję. Dziękuję wam bardzo serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jeszcze cześć. Link do kanału mojego brata macie w opisie. Pa, pa.